Pani, dojechaliśmy na miejsce i próbuję zamknąć teraz. Udało się. Generalnie skuterem nie dojedziecie jakby do samej świątyni, tylko macie tutaj parking i albo idziecie pieszo, to jest około 45 minut, albo możecie pojechać takim busikiem. Wybieramy busika ze względu na to, że pogoda zaczyna coś kropić. Dzień jak co dzień. Nie kosztuje to dużo, bo tam za jakieś 100 tysięcy dojedziecie już do samego punktu docelowego. Teraz zapłaciliśmy 90 tysięcy, czyli 25 zł, tam niecałe. Natomiast za chwilkę kolejne 110 zapłacimy, czyli już 50 i będziemy już na miejscu. Ubrali nas w takie suknie i idziemy. Thank you. Jesteśmy. Powiem wam, że to jest troszkę tak ekstremalnie. Super. I proszę bardzo, teraz mamy takie czarcie kopyto. Zakręty przed nami. Zobaczcie, tutaj mamy kolegów z Seszeli. Takie małe nietoperze, a tam wąż. Idziemy dalej. My jesteśmy na chwilę obecną w lokalizacji chyba tej najbardziej zdjęciowej, jaką możecie znać z Bali, czyli Pura Tirta Temple, jakoś tak. I cóż, rozpoczynamy ten dzień. Ja chciałbym jeszcze tutaj zareklamować partnera tego odcinka, czyli firmę lecenawakacje.pl, firmę, która zajmuje się wyszukaniem najtańszego połączenia lotniczego oraz dzięki swoim serwisom dla profesjonalistów omijacie wszystkie prowizje bookingowe, więc realizacja wyjazdu z tą firmą będzie po prostu tańsza. Należy wejść na ich stronę, wykupić usługę, a następnie podać wszystkie szczegóły waszego wyjazdu. No i cóż, mimo że płacicie tą niewielką opłatę za usługę właśnie szukania, ponieważ jest to bardzo pracochłonny proces, to oszczędzacie dużo, dużo więcej. I tutaj tkwi ten cały fenomen. A ja zapraszam was na dalszą część tego odcinka, który zaczyna się właśnie takimi widokami. A tutaj mamy takie tradycje, że możemy wziąć taki tak zwany chrzest w tym miejscu. Jest chyba kilka poziomów tajemniczenia. Do tego pierwszego jest największa kolejka. Natomiast później... A nie, tam też są kolejki. Proszę bardzo, tutaj odbywa się chrzest. Tutaj pan robi zdjęcia. Chwilę później jesteśmy już u siebie na plaży. Proszę bardzo, mamy takie małe, drobny piaseczek. O. Raczej grube skały, żebym gdzieś tutaj nie pojechał. Natomiast jestem mega ciekawy tego piasku. On tak, nie wiem czy to widzicie w kamerze, o jaki mega ciekawy efekt.
Super na pewno by się do klepsydry nadawał. Takie mam wrażenie, że on się po prostu tak rozsypuje. Bardzo twarda taka wierzchnia, ta powierzchnia. No i on jest taki, kurczę, jeszcze gorący do tego wszystkiego. Czarne, totalnie czarne. A jedną z atrakcji hotelu jest, zobaczcie sami. A jednak wróciły. Tylko się trawa trzęsie, a one między tą trawką elegancko. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale bardzo śmiesznie to wygląda. Dzisiaj jesteśmy na wodospadach. Proszę bardzo. Sieć wodospadu. Uwaga, bo ślisko. GoPro zostało w pokoju, więc jedynie z tej perspektywy będziecie mogli to zobaczyć, a my za chwilkę idziemy do szatni i pędzimy sobie w głąb kanionem. O, tam. Oczywiście nie obyłoby się bez solidnej wyżerki po takich wodospadach. Salut. Proszę bardzo, bakecik wlatuje. Thank you. It's great. May I open a bit? Oh, please. Yeah. I przenosimy się do Grand Istana Rama Hotel, do Kuty, czyli do tej takiej już bardziej imprezowej części. I będziemy prawie nad samym morzem, jak widzicie po mapie. Partnerem dzisiejszego odcinka, jak i poprzednich, jest oczywiście firma lecenawakacje.pl, czyli portalu, dzięki którym ultra tanio wyruszycie w podróż. Wejdźcie na ich stronę, koniecznie zaobserwujcie ich Instagrama oraz Facebooka. Tam codziennie pojawiają się nowe wyjazdy, nowe pomysły, nowe realizacje, więc polecamy, a my startujemy.